Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Księcia Persji, Piaski Czasu. I gonimy za tą kobietą, za tą dziewczyną, która nam gdzieś tutaj ucieka i która ewidentnie wie więcej na temat tego, co się tutaj dzieje i na temat, no właśnie, na temat piasków czasu ogólnie. O, czyżby to nie było czasem właśnie. Syk. I ulepszony kolejny zasób, kolejny zbiornik na piaski. Ale my lecimy tutaj, bo chyba nawet to było w naszych wizjach. Cyk. Okej, okay. Tylko trzeba byłoby się odwrócić. I hop. Okej. Okay. No i właśnie. Nie! Książę, 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 książę. Dobra. Czy ty mógłbyś, książę, tak nie spadać? Byłbym wdzięczny. O, właśnie, o to mi chodziło. Cyk. I tędy. Słyszycie ten dźwięk? Kurde, chyba tutaj był jakaś znajdźka, jakiś sekret. Swoją drogą, dziękuję wszystkim za łapy w górę i komentarze pod pierwszym odcinkiem z Księcia Persji. Jest mi bardzo miło. Bardzo chętnie będę was witał codziennie o 16 na kolejnym odcinku. I przypominam o zostawieniu oceny filmu oraz komentarza. Jakie wy macie tutaj wspomnienia, a być może rady. Nie jestem w Azadzie, ale jestem... Czyżby były kolejne wizje? Nie, ale... Mamy większy pasek zdrowia, słuchajcie. Mamy większy pasek zdrowia. Co się stało? To dziwne. Czuję się... Kurde, ja mam wrażenie, że on jakby w trakcie tych takich... W trakcie tego swojego gadania, gdy my nim sterujemy, ma całkiem głośność muzyki. Nie no, głośność mowy jest ewidentnie na 100%, więc tutaj nic więcej chyba nie mogę podziałać na ten temat. Kolejna chmura. Pięknie. Za niedługo być może będziemy mieli kolejny ten. Kolejny zbiornik na piaski. Dobra, tędy. Na hej, kup se klej. O! Znaleźliśmy ją! Albo ona znalazła nas. Daj mi sztylet. Gdzie się tam patrzysz, księciu? Kim jesteś? Jestem Fara. Córka Maharadży, któremu go ukradłeś. To twoje dzieło. Widziałem mojego ojca zamienionego w piasek. I my podzielimy jego los. Jeśli nie oddasz mi sztyletu, by odwrócić to, co się stało. Zdradliwy wezyr posługiwał się tymi samymi słowy. Teraz nie ufam nikomu, prócz siebie. No super. Wróć do sali audiencyjnej i czekaj na mnie. Idź. A nas zostawiła. No świetnie. Dobra. Nie są tu jacyś przeciwnicy. Mega twardzi. Zdecydowanie nie. Dobra, i tak, z tyłu była tylko i wyłącznie woda. Ale my nie mamy już szklonego zdrowia. Od kiedy opuściliśmy Indię, ona tam była. Gdy byłem na pustyni, czułem jej ciemne oczy skierowane na mnie. A teraz znów tu była. Ona i ja. Jedyni dwoje, którzy przeżyli. Powiedziałem... Przepraszam. Troje. Zaraz. Dlaczego troje? Chodzi ci jeszcze o wezyra pewnie, co? Wieś dwoje, a potem powiedział, przepraszam, troje. Pewnie od wezyra chodzi, nie? Okej, okay, i mamy kolejne miejsca, z których możemy zaczerpnąć. Wiedźmin style. Ewidentnie ta komutka jest... No serio? Skacz, skacz. Okej. Okay. Jedyne, co teraz możemy zrobić, to chyba pójść w tym kierunku. Jep. Klepsydra.
Co? No pięknie. Nie zrozumiałem tego, co zobaczyłem, ale wiedziałem, że te skrzydlate potwory miały swego pana. Człowieka, który podstępem zmusił mnie do otwarcia klepsydry i który teraz odbierał swoją nagrodę. I z nieznanej mi przyczyny pożądał również sztyletu. Zatrzymałby się przed niczym, żeby go posiąść. Z nieznanej mi przyczyny. Dałbym mu to, czego szukał. Zatopiłbym go w jego podstępnym i zdradliwym sercu. Ja wiem, z jakiej przyczyny. No bo kurde... Ale to każdy już wie, że sztylet potrafi kontrolować te piaski. Także sama klepsydra to mu tak do niczego w sumie niepotrzebna. Nie wiem, czy z samej klepsydry cokolwiek... Czy samą klepsydrą cokolwiek zdziała ten wezyr. Cyk. Zawsze się bałem, pamiętam, skakać po tych filarach. Bo tutaj było to takie... triki. Że można było nie trafić. Cyk. Tutaj dobrze, że jest ten... Dobrze, że jest cień. O! O ty mały... Tam. No i za każdym razem musi... Ale przynajmniej już teraz ma sztylet, że może sobie sztylet schować do kabzy. Okej. Okay. No i teraz pytanie. My chyba w tą mańkę, nie? Tu. O Jezu! No, dobrze, że mamy jednak te piaski. W prawdziwości by się przydały takie piaski, co? Żeby człowiek jak popełni jakiś głupi błąd. Na przykład podchodzicie do kobiety i mówicie: hej mała, to twój kasztan? No i wiecie, daję wam lepę czy coś, bo myśli, że jesteście natrętami. I sobie cofacie czas. Do czego byście wykorzystali te piaski czasu, jakbyście mieli możliwość? Chociaż taki... No. Chociaż taki jeden raz, nie? Co by człowiek sobie wziął i kurde skorzystał, no. Cyk. A to więcej tych miejscówek jest, z których możemy zaczerpnąć. A, i tu wróciliśmy, dobra. Dobra. Myk. Wróciliśmy z powrotem na to górne piętro. Obok którego... No nie, no halo. Miszczuniu. Ta. Obok którego zaczynaliśmy, więc chyba musimy zejść na dół. Tu? No nie, no serio? Serio? Dobra, to zróbmy to jakoś tak trochę lepiej. Tu? No ale tam nie doskoczymy, nie ma opcji. Więc musimy jakoś... Nie do końca o to mi chodziło. Zejdź. I może tam skocz. No, tu powinno być całkiem w porządku. Myk. I z tego piętra gdzieś powinniśmy zejść niżej, nie? Tak się teraz zastanawiam. Tam jest filar, po którym byśmy mogli zejść. Tylko kurde jak. Albo... Dobra, już widzę. To właśnie to jest to, że w tym księciu było tak, że tutaj trzeba było mega kombinować nie tyle, jeśli chodzi o walkę, co właśnie jak dotrzeć w niektóre miejsca. No co ty to? Jak dotrzeć w niektóre miejsca. I my chyba tutaj... Uść się tego. Tu... I teraz po tych gzymsach. No nie bez powodu w sumie je tutaj zrobili, nie? Tu. I na boczek. Myk. I tutaj złaś. Świetnie. Tak. Zobaczcie. Tam gdzieś dojrzałem, że tutaj właśnie są takie jakieś gzymsiki. Często wrogowie gdzieś zwiastują to, gdzie... No chyba sobie żartujesz. No chyba sobie kurde żartujesz. Dobra. Jeszcze raz. Jak mi odbił do tyłu. Dobra, czyli ten zbiornik taki biały
obok kulek, to jest możliwość zamrożenia wroga. Jeśli dobrze widziałem. No, kręć się, kręć, kręć, kręć. Tylko to zamrożenie nam się ładuje chyba tylko i wyłącznie przy tych studniach. Okej. No i teraz możemy chyba zejść na sam dół. Mamy trochę mało zdrowia. Nie tu. No nie! Księciuniu! Do tyłu. O właśnie. I piknie. To ja się jeszcze napiję. Przepraszam. Aby kontratakować lub z odzyskaniem przytrzymaj specjalną czynność, aby zablokować. Lub użyj, aby kontrolować z odzyskaniem. Okej, trzeba się tego nauczyć. Ale to może na jednym przeciwniku w sumie. Bo tak teraz... Trochę ich tu jest za dużo. Kurde. Widzę, że niekoniecznie mi to wychodzi, ale to... Myk. Dobra, muszę się tego nauczyć. A, plecki. Dobra, nie, za dużo was tu jest. Ewidentnie za dużo was tu jest. Musimy was troszeczkę przetrzelić. Au. Dobra, i teraz możemy się chyba... No to nie jest ewidentnie kontratak. No, atakuj. Nie. Okej. Okay. To rzeczywiście pięknie przecięty. Zaczęło do mnie docierać, dlaczego Wezyr tak to pożądał. Au! No dopiero co się napiłem, typie! To jest za dużo tych panienek jest, a one są dosyć szybkie i mają długie nogi. Są te, które chyba wzięli jako tom. Jako nagrodę, czy tam... Pamiątkę z Indii. Cyk. Te niewolnice. Zamrożona. Dobra. Szkoda z tego nie skorzystać. O, same siebie biją. Nice. No, ty chyba jesteś niepoważny. One są strasznie agresywne. Dobra, została ostatnia. O, no tutaj. Pięknie. No i teraz możemy kolejnego zamrozić. Ale najpierw musimy zregenerować sobie trochę zdrowia. Proszę, proszę. Odzyskaj piasek 16 razy, a powstanie nowy zbiornik mocy. No i coś mi się wydaje, że chyba teraz może być 16? Nie, aż tyle to chyba nie udało nam się złapać, ale zobaczmy. A jednak, proszę bardzo, powstał nowy zbiornik piasku. Czyli mamy teraz 5. Nice. Więcej razy będę mógł gałganić. Dobra, co my tutaj mamy? Jakąś wizję ponownie? Okej. Coraz bardziej skomplikowane łamigłówki z tego co widzę. Czy chcesz zapisać? Tak, jasne, że chcę zapisać. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Chwila, chwila, niech zacznę od początku, by nie stracić wątku, co? Okej. I tu było gdzieś przejście. Było pokazane, aby pociągnąć przedmioty... Prawy przycisk myszy, dobra.
To nie. W takim razie z drugiej strony, co? Czyżby tu było przejście? Nie. To kurde, gdzie jest to przejście? Czekajcie, a może tam? Tak, tu będzie przejście. Aha. Proszę bardzo. Coś mnie tu interesuje? Nope. Oh shit! Kolce na dole! Mnie chcieli, kurde, zrobić zabłazna. O, tak. Jak najbardziej. Sporo tego nam tutaj na drodze postawili. Świetnie. To widzieliśmy w tych naszych... Okej, wiem, o co chodzi chyba. No, wracaj na... Kurde, to nie jest tak. Co? Ach! No i się zamknęło. Chyba, że bokiem. Tak. Okej, łatwo. Jak nam podpowiedzieli w ogóle, co tutaj mamy robić, nie? Faktycznie, tam było zawalone. Było też to, że trzeba pobiec po ścianie. No i właśnie, jakieś kurde łamigłówki w postaci światła. W sensie, trzeba będzie wykorzystać światło. Mhm. Dobra, zobaczmy, cóż to jest. Nie, 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 ty nie łaź po wszystkich ścianach, tylko pociągnij, zobacz, co to jest. Fajnie by było też spowolnić czas. No trochę mi zeszło. No co jest, księciuniu? Kurde. Nie rób se jaj. Czy ja mogę to jakoś zablokować, kurde? Ach, udało się, dobra. O, dzięki ci, Allahu! Bałem się, że jesteś jednym z nich. Przeżyłeś? Pomóż mi uaktywnić system obrony Azadu? Musimy to zrobić we dwóch. Ja zajmę się ustawieniem osi w pozycjach wyjściowych. Ten, kto zwykle tym dowodził, nieważne. Nieważne, nie żyje. Zjedź platformą na sam dół. Potem użyj tych dwóch korb, aby wjechać nią na górę. Okej. Widzisz te cztery osie? Musisz je podnieść jedną po drugiej, aż będziesz miał wszystkie cztery. Potem przynieś je na górę. Wszystkie. Oh shit, dobra, to już wiem, że to będzie skomplikowane. Upewnij się, że podniesiesz je w odpowiedniej kolejności. Tak. Właśnie tak. Czekajcie, czy jakkolwiek nas interesuje to, co tutaj jest, musielibyśmy w takim razie, jeśli dobrze widzę... Aha, dobra, to jest jakaś taka ta... ściągawka. Właśnie tak! Jedna korba obraca platformę, druga podnosi ją i opuszcza. Ale to nie jest to. Czy to jest to? Ale ja nie chcę tego, ja chcę najpierw chyba to. Tak? Kurde, nie, to jest to białe. O, właśnie. Dobra, pytanie, czy teraz ja muszę chyba na to nastąpić, żeby to zostało wzięte. O to chodziło! Masz pierwszą oś! Teraz podnieś pozostałe trzy! Spoko, spoko, luz, luz. Pamiętaj, zwracaj uwagę na wyżłobienia. Spoko, spoko. I teraz tak, na górę, na dół. Na górę. Kurde, łamigłówki. Człowiek był młodszy, to jakoś lepiej mu to szło. Nie. Nie.
I to będzie to, tylko trzeba teraz zjechać na dół. Okej, świetnie. Dobra, dobra, wiem, że to. Złap. To już dwie! Okej, piknie. No to teraz na górę, tak? Do góry jedzie, a gdzie ma jechać? W bok. Tak, i potrzebujemy się teraz obrócić, żeby z tym podjechać do góry. Cyk. Jeszcze raz. Okej. I teraz na górę. Albo poczekajcie, na dół, bo ja muszę zobaczyć tak naprawdę, jak to wygląda tutaj. Jeśli pojadę sobie na górę, to będę mógł zebrać kolejne dwie, tylko pytanie, w jakiej kolejności? Zaraz zobaczymy. Okej, będziemy kombinować. Będziemy kombinować. Jeszcze raz do góry. No, nie sądzę, żeby to było to, co nas interesuje. Czy ja mogę obrócić się w prawo? Mogę. To ja bym się obrócił w prawo. Nie sądzę, żeby to było takie proste. I teraz, czy mogę zjechać tym w dół? Mogę. Okej. A, ale ja z tym przecież nie wyjadę do góry. Ja z tym nie wyjadę do góry, bo ten niestety przeszkadza. Dobra. Cyk. Cyk, to złapmy tego. Może to jednak jest takie proste, że po drodze wszystkie zbierzemy. Gdzie to jest? Tu. Cyk. Jeszcze tylko jedna! Teraz musimy się obrócić. Tak. I każdy ma chyba możliwość zjechania na dół, tak. Każdy filar. Świetnie. Nice. A jednak człowiek, coś... 200 IQ jeszcze, nie? Są cztery! Pięknie. Teraz przynieś je na górę i dopasuj do łożysk. W odpowiedniej kolejności. No, łap to. Cyk. I teraz tak, potrzebuję tutaj księżyca. Tutaj połóweczki, okej, no i na górę. Nie, nie w tą stronę! Ciągnij. Ciągnij. No i bajlando. Jest! Wiedziałem, że ci się uda! Dzięki, stary, kurde, taki coach Mike, jak nie wiem. Motywator. Teraz ostatni krok. Jaki? Widzisz platformę? Rzuć swoją dźwignię, a ja rzucę moją. Co to za dziwna maszyna? Jaką dźwignię? Powiedziałem ci, to pałacowy system obrony. Przestań marnować czas. Rzucaj swoją dźwignię. Ha! No i ten system obrony, rozumiem, że... Udało się! Co zrobi? To pokażę tym demonom. Na lacha! Pożałują dnia, w którym odważyły się zaatakować pałac Azadu. A. Znaczy, no... Nie... Wiesz, to była... To był problem. Co jest? Aha, dojechał go jakiś kurde bebok. No to nieźle. Ale dobrze, że nam pomógł. Tyle. Tyle z tego. Oj, oj, oj. Au, au, ała. No i no. Idź mnie pan z tą wichurą. Także to był jakiś taki wypadek, nie? Więc nie wiem, czy można mówić o tym, że te demony zaatakowały, bo to po prostu zostali normalni ludzie przemienieni w te demony. Kolejna wizja. Okej, czeka nas dużo walki. Chcesz zapisać? Jasne, że chcę zapisać! Dobre. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dobra, let's go.
No zauważyłem, że tak... Co ty zrobiłeś? Idź ostrożnie, aby nie zraniły cię kolce. No to tak, 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 tak. O nie, te kolce mnie zraniły. Aaa, kurde, nie ze mną te numery. Gdzie teraz? Obrona pałacu działała według jej własnej logiki. Można ją było przechytrzyć, o, świetnie, używając strategicznie rozmieszczonych przycisków, które szybko nauczyłem się rozpoznawać. Wciąż było trudno pozbyć się wrażenia, że popełniłem jakiś straszny błąd, wprawiając w ruch jakiś zabójczy system pułapek, który raczej pozbawiłby życia mnie, niż jakiejkolwiek innej postaci, która nie byłaby z krwi i kości. Na dół! Dobra, tylko że to jest prawdopodobnie jakaś czasóweczka. Zanim się zamkną drzwi. Dobrze by było, jakbyśmy mogli spowalniać czas. No no. Close enough. No jedź, 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 no jedź! Co za kurde... Idź, 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 dobrze. Kurde, powoli nam zaczyna brakować piasków. Skomplikowany system. Dobra, a czy tutaj coś będzie do góry? Znajdziemy coś tutaj? Nie. No dobra. Ale potrzebowalibyśmy trochę wody! Au. Dobra. Używaj murów do odbicia ataków, no. No patrz jaka menda. No, kurde, czekajcie, bo jest pewien problem. Nie mam zdrowia. A po drugie, tu jest bardzo ciasno. Ataki z odbicia, kurde. No chodźcie, 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 chodźcie. Jakieś cwaniaki? Jeden. Drugi, nie wstawaj. Powiem szczerze, że jestem zachwycony z tego względu, że bardzo często schody to jest zmora gier i hitboxy na schodach często nie wchodzą, nie? Tam udało się jednak go docisnąć. Nice, chyba wszyscy. Świetnie, ale potrzebujemy... Kolejny zapis! Okej. Okay. Może po prostu fontanna, która ma nam coś pokazać. O właśnie, tak też myślałem. Trzeba sprawdzać każdy zakamarek. Szkoda, że to nam nie leczy zdrowia. Bo akurat tego potrzebujemy teraz najbardziej. Jakaś deszczówka by się tu przydała, czy coś. Ale... A jest, 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 jest. Proszę bardzo. Żłopaj, 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 żłopaj. Pięknie. No i full wszystkiego. Wiadomo, koń zadowolony. Nic mi więcej nie potrzeba. Jakaś to wizja. Okej, okay, czasóweczka. Czyli coraz bardziej niebezpiecznie. Okej. Okay. To mi się podoba. Tak, tak, zapis, zapis, gotowe. Zapis. Następnym razem zacznę opowiadać. Dobrze widziałem, 14%? Niedługa ta gra. No i dobra, mamy tutaj zapis. W takim razie, słuchajcie, sobie tutaj skończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i co, widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.